Witajcie moi drodzy. Jak wam mijają święta? Mam nadzieję, że smacznie. Witajcie moi drodzy. Jak wam mijają święta? Mam nadzieję, że jest spokojnie, radośnie, zdrowo, serdecznie. U nas dzień jak co dzień, świąt nie ma. Dzieci są w szkole, Abdullah jest w pracy, a ja postanowiłam, że usiądę przed kamerą i troszeczkę do was porozmawiam. Już dawno tego nie robiłam. Zbliża się koniec roku, więc ogarniają nas takie różne myśli. Co by tu zrobić? Co by tu zaplanować? Jakie podjąć wyzwania? Jakie plany na nowy rok? Wiecie, ja również się zastanawiam. Mam kilka planów związanych z YouTube'em, mam kilka planów związanych z Instagramem i mam nadzieję, że nie będę ich realizować tylko do lata, bo u nas latem wszystko się zmienia. Jedziemy do Polski albo tak jak w tym roku przyjechali do nas goście i wszystko mi się rozwaliło, moje wszystkie plany poszły. Witajcie moi drodzy, jak wam mijają święta? Mam nadzieję, że jest serdecznie, radośnie, wesoło i zdrowo. U nas, ze względu na to, że mieszkamy w Turcji, dzień jak co dzień, dzieci poszły do szkoły, mąż do pracy, ja postanowiłam, że usiądę przed kamerą i do was porozmawiam. Zbliża się koniec roku i postanowiłam, że nagram dla was takie codzienne vlogi. Mam tydzień na to. Nie wiem, czy mi się uda nagrywać codziennie, ale się postaram. Przynajmniej się postaram. Dzisiaj zaproszę was na bazar. Na ostatnie zakupy bazarowe w tym roku. Zobaczycie, jakie są ceny. Film nagrałam specjalnie właśnie po to, żeby później porównać ceny styczniowe i grudniowe. Dlaczego? Bo w Turcji jest tak, niestety, że w styczniu płaca minimalna i wynagrodzenie urzędników wzrasta. Jest podwyżka. Podwyżka ma być podobno duża, nie wiem. Wszyscy żyją nadzieją, że będą jakieś tam wyrównania i że każdy będzie mógł godnie żyć. Mamy taką nadzieję, ale wiecie, jak to się mówi, nadzieja matką głupich. Zobaczymy. W każdym bądź razie wraz ze wzrostem wynagrodzenia automatycznie rosną ceny. Więc każdy próbuje kupić jeszcze, co się da, zrobić jakieś zapasy na koniec roku, żeby później nie musieć kupować drożej, bo wiadomo, w styczniu ceny raptem pójdą w górę, chociaż wydaje mi się, bo na bazarze byłam wczoraj, więc wydaje mi się, że niestety ceny już zaczęły wzrastać, no ale wiadomo, bazar to bazar. Raz jest drożej, raz jest taniej, w zależności od tego, jakie warzywo, na jakie warzywa jest sezon, od tego, czy spadł deszcz, czy deszcz nie spadł, czy była wichura, czy nie. No wiadomo, jak to jest u rolników. Plony są większe albo mniejsze. I od tego właśnie zależą ceny, ale powiem wam, że ja też planuję zrobić zakupy i muszę jeszcze raz pojechać na bazar Kemeralte. A co zaplanowałam, to pokażę wam w jednym z kolejnych filmów. Zapraszam was również na śniadanie. Będzie to nietypowe śniadanie, bo moje, tylko i wyłącznie moje śniadanie dietetyczne. Chcę wam pokazać, co jem będąc na diecie. Może was zaciekawi to, co się je będąc w Turcji na diecie, bo no mimo wszystko ze względu na to, że dostęp do produktów jest zupełnie inny niż w Polsce, dlatego ta dieta z pewnością wygląda inaczej. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodoba. Ale zanim zobaczycie, jaka była pogoda wczoraj, bo wczoraj w niedzielę nagrywałam bazar. Dzisiaj już jest poniedziałek i pokażę wam, jaka jest pogoda w poniedziałek.
zapowiadają dzisiaj piękny dzień i temperaturę nawet 19 stopni, czyli mamy wiosnę. Za oknem jest naprawdę przepięknie, słonecznie. Ptaszki śpiewają. Ja mam dzisiaj wszędzie pootwierane okna. Mieszkanie mi się wietrzy, bo jest wystarczająco ciepło. Ogrzewanie jest wyłączone. A na zewnątrz wygląda właśnie tak. Ale zobaczcie, jaki tam jest smog. Widzicie? Nie widać morza, nie widać budynków. Chociaż mamy widok na zatokę, jeśli jest powietrze przejrzyste, czyste, nie ma smogu, właśnie możemy zobaczyć zatokę, nawet kawałek morza. Dzisiaj niestety nie ma tak dobrego widoku. Witajcie, jedziemy na bazar, jest grudzień, więc jedziemy, końcówka grudnia, więc jedziemy ostatni raz w tym roku na bazar i zabieram Was ze sobą. Niby grudzień, a ptaszki śpiewają, cieplutko, naprawdę jest piękna pogoda, jest kilkanaście stopni, myślę, że gdzieś 14-15 stopni, słonecznie, naprawdę pięknie. Pokażę Wam, co jest ciekawego na bazarze, jakie są ceny. Zobaczcie, ile ludzi. Nie wiem, czy będę mogła coś nagrać. Zobaczymy. £25 za kilogram jabłek. Albo mi się wydaje, albo podrożały. Jeszcze przed nowym rokiem. Jeśli liknę kada. Zielenina 5 lir za jeden pęczek. Pomidory. Nie sezon, ale jak ktoś ma ochotę, to 25 lir za kilogram. Albo 20. No jakie kto ma ochotę, zobaczcie. Za 20 lir można kupić też pomarańcze. Granaty. Granaty są po 25 lir. Piękne jabłuszka, gruszki i mandarynki. Kończy się sezon na mandarynki, więc warto kupować. Ale ludzi mamy bardzo dużo, tłumy po prostu. Zimowe warzywo. Czerwona kapusta. Później jest seler. Zobaczcie, w Turcji sprzedają seler z nacią. Brokuły i por. To też są zimowe warzywa. Tutaj dalej mamy buraczki. Buraki za 15 lir za kilogram. I tutaj mamy zieleninę. Wciąż w regionie egejskim jest zielenina. Arabsaczy, czyli koper włoski, a tutaj jeszcze jakaś inna. Jakieś zielsko. Chyba oset. O, a tu zobaczcie, ta pani sprzedaje tylko zieleninę i szpinak. Kto zgadnie, co to za zielsko? I tutaj. Ja się nie znam, nie wiem. Gdyby ktoś tęsknił za letnimi warzywami, to tutaj można kupić za 40 lir są papryki. Za 45 lir są bakłażany. Za 60 tam jest jeszcze inna papryka, ale to są warzywa szklarniowe i pewnie przyjechały z Antalii. My idziemy dalej. Pomarańcze, banany, o kiwi, też są kiwi, jeśli ktoś ma ochotę. O, tutaj
Tutaj jest ładny seler, ma mniej naci, bo wcześniej był seler z długą nacią. Taki mogę kupić. Ja lubię seler. Kolejne warzywa, o zobaczcie, typowo zimowe. Zobaczcie, typowo zimowe, kalafior. Tutaj jest rzepa. Rzodkiew, ale taka duża, w Turcji sprzedają taką dużą. Tutaj jeszcze są ziemniaczki. Cytryna, 5 lir za kilogram, ale tania, a jakaś taka dziwna. Tutaj też jest cytryna za 10, ta już wygląda lepiej. I kiszonki. Lubicie tureckie kiszonki? Napiszcie, czy lubicie. A to są liście, liście do sarmy, liście winogron, które zawijają takie tureckie gołąbki. Tutaj jest stoisko. O, zobaczcie, kalarepka. Jeśli ktoś ma ochotę, to jest kalarepka. Jest koper włoski taki duży. Tutaj są liście brokuła. Gibes się nazywają. I tutaj chyba jest, nie pamiętam, karalahana, jejku, jak jest po kale, ale nie pamiętam po polsku. Pigwa, zobaczcie, 20 lir za kilogram. Awokado za 30, 40 albo za 35, ale jakieś nieciekawe jest to awokado. Idziemy dalej. O! Grejpfruty, będę musiała kupić grejpfruty. Bo Ayla lubi. Jest teraz kawagowy! Jest teraz kawagowy! Kikilinie! Çilek ne kadar? Çilek 150 abla. 150. Evet. Abla 92. 150 lir za kilogram truskawek. 150. A zobaczcie, posiedziały. Babcie siedzą. Odpoczywają. Wciąż jeszcze można kupić oliwki. Come on!
Jak wam się podobał bazar? Ogromna ilość ludzi. Pierwszy raz chyba byliśmy o tej porze, bo zawsze jesteśmy mniej więcej tak z rana. Przed południem staramy się zrobić zakupy, bo wtedy jest mniej ludzi. Tym razem byliśmy o godzinie 15, więc mnóstwo kupujących, ale powiem wam, że wybór jest. Mimo tego, że jest zima, naprawdę wybór warzyw i owoców jest duży. Wiadomo, nie wszyscy lubią zimowe warzywa, bo brokuły, kalafior, por, seler. Nie ma za dużo potraw z tymi właśnie warzywami, ale mimo wszystko wybór jest. Wygląda nasze dietetyczne śniadanie. Co my tu mamy? Mamy rzeżuchę. To są liście rzeżuchy. Tak w Turcji wygląda rzeżucha. Jest. Są oliwki, awokado, ser z koziego i owczego mleka. Jest wędlina, polska wędlina mego tatusia. I jest gilber, jajko na sosie jogurtowym. Jogurt jest kozi. Tak wygląda dieta turecka. Dymasie. Türk diyeti, budur. Türk diyeti. Türk kahvaltısı harikadır, diyette bile süper. Avokado var, zeytin var. Evet, a tu mam ocet, mój własny ocet jabłkowy. O. Słoik od sosu, ale ocet jest super. Będziemy pić ocet.
życiu? Na kogo ty czekasz? Kogo wyglądasz? Kto będzie wracał ze szkoły? Ajlośka? Czekamy na Ajlosie? Burciu? Czy wy widzicie tą ślicznotkę, która tam idzie? Cześć słońce! Cześć! Pierwszy raz sama wraca ze szkoły ta ślicznotka. Zobacz, Burciu. Burciu, kto tam idzie do nas? Kto to do nas idzie, kto? Ajla już idzie, więc ja biegnę otworzyć jej drzwi. Kto do nas idzie? Ajluśka? Ajlunia idzie do nas. Cześć! Cześć, słonko! Jak było w szkole? Dobrze. Zmęczyłaś się drogą? Bardzo. Tak, długo, daleko. Co? Gdzieś 20 minut szłaś albo więcej. No, tak prawie 20. No, to teraz fajnie było? No bo pogoda ładna, tak? Mhm. No dobra, to teraz się przebieraj. I smaczne jedzonko mam dla ciebie. Przekąseczkę przed obiadem. Przygotowałam ci gofra dzisiaj, bo u mnie Ajsie Tejze na śniadaniu i robiłam gofry dla Doy trochę. No i dla was po jednym. Bo Doa niestety nie może jeść tak często gofrów jak wy, więc dla niej dałam więcej. Tak, bo tak często i tak nie jem. No nie jecie, ale kiedy chcecie, to można zrobić, prawda? Dasz radę? Wow, gofry z bitą śmietaną. Gdyby były truskawki, byłoby lepiej, co? Smaczniejsze by było, no ale truskawek nie ma. To smacznego. Dziękuję. Spróbuj, powiesz, czy dobre. Dobre? No to super. To super. To smacznego. Dziękuję. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że na koniec roku chcę zrobić Q&A. Jeśli macie jakieś pytania do mnie albo do mego męża, to zapraszam was, żebyście je zadawali w komentarzach. Na Instagramie otworzę okienko jutro i tam też można będzie zadawać pytania. Jeśli chcecie w formie anonimowej, dodam okienko właśnie na pytania anonimowe i takie zwykłe, które są na Instagramie. Jeśli chcecie mnie o coś zapytać, o cokolwiek, to piszcie. Ja odpowiem również na pytania, które zadajecie w komentarzach, więc myślę, że taki film wam się spodoba, ale w większości są to pytania do mnie albo ogólne pytania o Turcję, więc jeśli macie pytania do mego męża, to zapraszam. Zanim się z wami pożegnam, chciałam jeszcze wrócić do ostatniego filmu, w którym jedliśmy, próbowaliśmy potrawy wigilijne. Jedna osoba napisała komentarz taki pod filmem, że polskie potrawy wigilijne z wszystkich potraw wigilijnych w Europie są jednymi z najbardziej zdrowych, z najbardziej naturalnych. I powiem wam, że kiedy przygotowywałam te potrawy, doszłam do takiego samego wniosku. Nie wiem, co jedzą na Wigilię w innych krajach, ale przynajmniej uważam, że wigilijne potrawy polskie przekazują całą kulturę polską. Dlaczego tak sądzę? Powiem wam tak. Kiedy spojrzycie na wigilijny stół, na potrawy, widzicie to, widzicie potrawy po pierwsze regionalne, po drugie sezonowe, kiszona kapusta, grzyby zbierane jesienią i ususzone, kompot z suszonych owoców, które pozostały nam właśnie z lata, ryby, sezon na ryby, to zima, więc zimowy karp czy jakieś inne ryby, które właśnie goszczą na stole wigilijnym. Wszystko przygotowane na różne sposoby, naprawdę. Też mi się właśnie wydaje, że te potrawy są tak bardzo naturalne, tak bardzo
oddają właśnie kulturę i tradycję polską. Tym bardziej właśnie się cieszę, że je zrobiłam. Cieszę się, że mogłam ich spróbować. Co o tym sądzicie? Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Görüşürüz!